Rozpoczynamy dzisiaj drugą edycję programu pilotażowego GovLab. Trzy nowe jednostki samorządu terytorialnego ze swoimi wyzwaniami przyjechały do nas, abyśmy zaczęli proces. Proces będzie trwać 4 miesiące i mamy nadzieję, że w jego efekcie powstaną nowe, unikatowe usługi, programy dla przedsiębiorców. Warto powiedzieć, że jest to program edukacyjny, który jest unikatowy, czy powiedzmy w pewnej awangardzie wśród programów edukacyjnych na świecie dla administracji publicznej, bo metody, które stosujemy, których uczymy, są bardzo nowatorskie. Chcielibyśmy w ramach tego projektu być konsekwentni, to znaczy stworzyć coś, co mamy zapisane w regionalnej strategii innowacji, takie laboratorium innowacji. Dzisiaj jest pierwszy dzień programu. Do końca nie wiemy, czego możemy się spodziewać i czego oczekiwać po tym programie. Czujemy się trochę przytłoczeni, ponieważ jesteśmy najmniejszą jednostką samorządu terytorialnego, ale mamy nadzieję, że mimo tego, że jesteśmy tą najmniejszą jednostką, to jednak pokażemy się od jak najlepszej strony i skonstruujemy to narzędzie, które naszym przedsiębiorcom ułatwi rzeczywiście funkcjonowanie na terenie naszej gminy. Jest to ciekawa zapowiedź tego, co będzie działo się na kolejnych spotkaniach, na kolejnych warsztatach. I mam nadzieję, że finalnie nie będzie to tylko i wyłącznie fajna współpraca, poznanie ciekawych ludzi, poznanie fajnych metod szkoleniowych, ale że finalnie pozwoli nam rozwiązać nasz problem badawczy, bo o to nam chodzi. Zaczynamy zjazd pierwszy. Za chwilę będziemy mieć kolejne warsztaty, a więc będziemy badać potrzeby użytkowników, będziemy wypracowywać rozwiązania i będziemy też oczywiście je testować, wprowadzać odpowiednie zmiany, tak aby ten instrument, który na końcu będziemy mieć zaprojektowany, był jak najbardziej dostosowany do właściwych potrzeb użytkownika. W dniu dzisiejszym mamy podsumowanie drugiego cyklu edycji GovLab. Cieszę się, że kolejne samorządy przeszły tą ścieżkę, że kolejne samorządy będą, mam nadzieję, bardziej otwarte na współpracę z przedsiębiorcami. Aktualnie już otworzyliśmy, już trwa nabór na kolejną edycję. Liczymy, że systematycznie pracując, samorządów, które skorzystają z naszego programu GovLab, będzie więcej i będzie to efektywny przede wszystkim program. Takie kluczowe momenty, które zadziały się pomiędzy pierwszym wjazdem a dzisiejszą konferencją Demo Day, które były ważne dla projektowania usług z perspektywy design thinking, dla współpracy z samorządami, to było bardzo dobre określenie problemu, który chcemy rozwiązać. Samorządy przychodzą do nas z jakimś pomysłem, problemem, ale poświęcamy dużo czasu, narzędzi, pogłębionej takiej pracy, żeby go dobrze nazwać, bo to jest kluczowe też przy pracy tą metodą. I wtedy odkrywają zazwyczaj najwięcej. Przychodzą właśnie takie momenty wow, momenty aha, jak ci użytkownicy, klienci, odbiorcy się zachowują, o czym mówią. Największą korzyścią, jaką odnieśliśmy z udziału w tym programie, było ukierunkowanie nas na nową wizję rozwoju naszej gminy. Startowaliśmy z pomysłem zupełnie innym, ewaluowaliśmy, zmienialiśmy zdanie, szukaliśmy tego rozwiązania i właśnie dzięki wspólnej pracy, dzięki warsztatom osiągnęliśmy cel. On się też pokrył, jak się okazało, ze strategią rozwoju naszej gminy, czyli idziemy w słuszną stronę, słuszną drogą i oby tak dalej. Jako zespół Biznes Lubelskie chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić wszystkich do udziału w projekcie GovLab, który może być ogromną wartością, jeśli chodzi o szukanie nowych rozwiązań. Tym samym chciałabym bardzo serdecznie zachęcić wszystkich samorządowców do tego, żeby trochę zmienili sposób myślenia o projektach, trochę zmienili sposób myślenia o rozwiązaniach, które do tej pory praktykują u siebie w samorządzie, bo może się okazać, że coś zupełnie nowego jeszcze jest przed nimi.